Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Obalamy kolejne mity, które mi podesłaliście na moim blogu. I niektóre są trochę absurdalne, inne pominę, a inne spróbuję udowodnić, obalić, po prostu odpowiedzieć na wasze pytania. Czasami dziwne. Okej, więc pierwszy mit od Jakuba Buraka. Czy samochód po włączeniu nitra w powietrzu jest szybszy od samochodu, który nie użyje nitra? Główny problem tego mitu polega na tym, że w Wordzie ciężko wyczuć, czy samochód jedzie szybciej. To znaczy, efekt nitra jest taki sam w samochodzie, który ma... Znaczy efekt graficzny, tak? Nitra. Jest taki sam w samochodzie, który ma mocne nitro i taki sam w samochodzie, który ma słabe nitro. I naszym zadaniem jest teraz sprawdzić, czy samochód będzie przyspieszał w powietrzu, jeśli użyjemy nitra. Nic się nie działo. Więc... sam nie ma w ogóle w powietrzu, nie ma nitro wpływ na to, jak się samochód zachowuje. Samochód nie będzie przyspieszał, a to oznacza, że w ogóle nitro nie ma wpływu na zachowanie się samochodu, gdy ten jest w powietrzu. A McLaren, znaczy Mercedes-Benz Stirling Moss posiada mocne nitro. Więc tak. Więc po prostu mit o balony. Kolejny mit. Czy w Murcie Lago Roadster kierowca nosi okulary przeciwsłoneczne, a w innych wozach nie? Od Polish Driver. Sprawdźmy to. Jeśli nosi, to będzie ciekawe, bo ja nigdy na to nie zwracałem uwagi, nie? Jak nie widzieliście, to w Stirling Mossie gościu miał kask na głowie. Lamborghini Murcie Lago Roadster. Już sprawdzimy. Uwaga. Ma okulary. Dobra, ma gości okulary. A zobaczymy sobie na przykład innego roadstera. Powiedzmy Porsche Boxster Spider. Porsche Boxster Spider. Zobaczymy, czy tu gości ma okulary. Bo to jest też roadster, nie? I uwaga. Ma okulary. Dobra, ale poczekajmy, teraz weźmy sobie samochód jakiś z twardym dachem. I zobaczymy, czy będzie miał okularki, czy nie. Powiedzmy, gdzie tu będzie dobrze widać tak gościa. O, niech będzie sobie ten. Dragowy Nissan R35. Nie ma okularów. Wow! No to rzeczywiście trafiłeś, koleś. Nie wiedziałem, że tak... Co? Dzień się zmienił, nagle jest wieczór? Okej. Tak, w samochodach typu Roadster koleś ma albo okularki, albo w tych takich super szybkich wersjach typu Cobra. Pokażę wam jeszcze, że na przykład w McLarenie F1 albo w Cobrze. Cobrze chyba też miał gościu. Właśnie kask mają, tak? Kaski mają na głowie. Weźmy sobie Chevy Cobra. Super Snake, nie tego. Chevy, gdzie ty jesteś? Tu. Kurde, nie tego. I tutaj gościu ma kask, nie? To widać. Proszę bardzo. Widać, że ma kask. A jeszcze ma w F1 i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam pokazywał wszystkich samochodów, bo to nie ma sensu. Dobrze, kolejny mit od Zaki123. Czy auta, które są droższe, mogą być gorsze, a te, które są tańsze, będą lepsze? Znaczy, zależy, bo nie wiem, czy chodzi ci o walutę IGC, czy o samochody za boosty. Ogólnie powiem ci, że jest tak, że jest tak. Że jeśli nie obejrzysz ludzkowych przeglądów, kurde, nie to, to niestety nie będziesz wiedział, który samochód warto kupić, tak? Powiedzmy, że chcesz kupić jakieś auto do klasy A. Wchodzisz sobie do dealera samochodowego i myślisz Nissan,
Rocket R. R35 to jest wóz, który przyspiesza zajebiście. Nie powinien być zbyt drogi. No, zobaczmy, nie? Gdzie ty jesteś, Nissan? Nie ma Nissana. Jest. Dobra. 4500 boostów, tak? To jest na wyprzedaży, to się nie liczy. Dobra, ten jest lepszy. Mamy za 4500 boostów, pamiętamy. Weźmy sobie, nie Pontiaca, tylko weźmy sobie Porsche. Porsche wcale nie jest gorsze. Mamy Porsche GT2. To jest zły przykład, bo za 300 boostów więcej mamy już 700 razy lepszy samochód. Szukam takiego za mniej więcej zbliżonego do klasy, do tego samochodu, tego Nissana, i żeby był w klasie A dobry, tak? Patrzymy teraz oczywiście ceny boostów. Po cenach boostów Rusja, co tu jeszcze jest? Valentino Balboni jest lepsze. Czyli tak, jeśli chodzi o... Wygląda na to, że... ale na przykład Murciela... Nie, no też jest lepsze w sumie. Czyli tak, w sumie jak najbardziej. Ceny boostowe w tym miejscu się zgadzają. Ja bym powiedział, że jeśli kupujecie coś za boosty i coś jest droższe, jest lepsze. Szybsze przede wszystkim. Ale jak widzicie, różnica w boostach między Porsche GT2 997 a Nissanem Skyline'em R35 jest nieduża. A w osiągach to jest coś nie do porównania, tak? Spróbujcie wygrać Nissanem z Porsche, to będę wbił wam brawa. Oczywiście to jest możliwe, ale w przypadku, gdy jest taki sam kierowca, powiedzmy, tak samo jeździ, albo jest dwóch takich samych dobrych kierowców, to oczywiście większe szanse, dużo większe szanse na wygrane będzie miał koleś, który będzie jechał w Porsche. Następny mit do obalenia. A, tego nie wiem jak sprawdzić. O kurde, to coś mamy fajnego. Jeśli się... Nie, to nie to. Czy wen... Ogólnie to jest Macioś jakiś. Macioś, nie? Czy w NFS World da się palić gumę samochodu i na przedni... napędem na przedni... przednią oś? Sprawdźmy to. Co ja mam tu takiego na przednią oś? A, mam na przykład mojego ulubionego Mitsubishi Eclipse. Mam właściwie dwa Eclipse'y. Dobra, tym jeździłem najwięcej, a weźmiemy sobie go. I jak to sprawdzić właściwie dobrze? Przede wszystkim jak naciskam strzałkę do przodu i do tyłu, to dzieje się to. Ale można nacisnąć spację, czyli hamulec ręczny i... Chwileczkę, zademonstruję to w inny sposób, bo padem to będzie lepiej wyglądało. Proszę bardzo. Jeśli uważacie, że to jest palenie kapcia, to okej. Okay. Moim zdaniem jest to po prostu ciągnięcie dupy za sobą. I tyle, więc w tym samochodzie się nie da, ale dobra. Może to jest odchył od reguły. Sprawdźmy jakiś inny samochód z napędem na przód. Dzieje się to, jak wiecie, naciskam strzałkę do przodu i do tyłu. I on jest samochodem dziwnym. Bo tutaj w Wardzie jest zrobiony jako samochód z napędem na 4 koła, serio. Można to zobaczyć na przykład, jak jedziecie, zobaczcie, ja nie mogę teraz palić kapcia, nie? Ale jak jedziecie jakiś wyścig, startujecie go po prostu, to zobaczycie, że będzie leciał dym z tylnych kół, tak? Podczas startu, gdy będziecie palić kapcia. To jest w ogóle paranoja. No ale ogólnie palić kapcia w Wardzie z napędem na... W Wardzie z samochodami z napędem na przednią oś się nie da. Przynajmniej nie można tego nazwać paleniem kapcia, tak? Kolejny mit. Podobno... O, to jest moje ulubione, nie? Furiu napisał 6 dni temu. Podobno Fordem GT40 równo przy prędkości 205 km na godzinę. Użyciu nitro i zrobieniu ostrego zakrętu samochód obróci się kilka razy wokół własnej osi.
bawćmy to. Ach, takie mity lubię najbardziej. Oczywiście najmniej prawdopodobne. Nie wierzę, że to się tak spełni po prostu, ale nie wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Kilka mitów już mnie zaskoczyło, że tak powiem. Więc sprawdźmy. Jak ten wóz chodzi, nie? Dobra. 205 km na godzinę. Ostro skręcamy. Po prostu skręcamy. I... jest 205? Powiedzmy. Aha, nitro się spóźniło. No nic, coś nie wyszło. Jeszcze raz. 205 km na godzinę. Jest 205! Oooo! Ktoś sobie zrobił ze mnie jaja, czy jak? Ej, samolot stoi w miejscu. Need for Speed World, witamy. No i dobra, no na razie to tyle mitów, mi podesłaliście na moim blogu pod tematem, gdzie można zgłaszać mity do Worda, jakieś do obalenia, czy takie jakieś dziwne pytania, albo coś. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną podczas tego obalania mitów. Mam nadzieję, że podeślecie mi więcej jakichś dziwnych swoich pomysłów albo jakichś takich rzeczy, które chcielibyście, abym sprawdził. A tymczasem dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.